Dzień dobry, witamy w 12 vlogmasie. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a horse, horse, horse. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a horse, horse, horse. Przyszliśmy dzisiaj na plażę, bo jest piękna pogoda. I ta pogoda, tak jak tutaj pan, przypominają mi, że powiedziałem, że będę morsował. Ogólnie jeszcze nie dzisiaj, bo nie jestem na to mentalnie gotowy, bo główną barierą nie jest chłód, a właściwie przygotowanie mentalne. Ale tak, dzisiaj przyszliśmy właśnie zaczerpnąć powietrza morskiego i zacząć się mentalnie przygotowywać na to, żeby wejść właśnie do wody. I ten pan dobrze cię przygotuje. No właśnie, już wam pokazuję, już miałem pokazywać. O, widzicie, tam jest pan, który sobie biega na golasa, prawie na golasa, i właśnie to jest mentalne przygotowanie dla mnie, żeby wejść do tego wzburzonego morza. Nie dzisiaj, ale może jak będę wchodził, też będzie tak wzburzone. Mimo że wiatru dzisiaj nie ma, to zobaczcie, jak silne są fale mimo wszystko i chciałoby się wejść do tej wody, bo w sumie mam nadzieję, że jak będę wchodził, to będą właśnie takie fale. Ale tak jak mówiłem, mentalność to jest najważniejsza rzecz przy wchodzeniu do zimnej wody. Dzisiaj plaża jest tak piękna, dawno nie widzieliśmy tak pięknej plaży. Tak, słońce tutaj robi robotę po prostu, jest wieczny golden hour akurat no, dzisiaj. Takiej plaży nie zobaczy się latem, niestety. Chyba że ktoś jest naprawdę takim bardzo, wydaje mi się, że może tak faktycznie przy wschodzie, może wtedy może, tak. Widać taką właśnie taką rzeźkość i taką ostrość barw jak teraz. W zimę to widać jak jest słońce po prostu, a latem ciężko to, no my tam nigdy nie byliśmy na wschodzie żadnym, więc... I jesteśmy w domu, wróciliśmy ze spaceru, po drodze wyskoczyliśmy na chwilę do sklepu kupić jakieś rzeczy. Och, ale się odbija, nie lubię tego bardzo. Kupić jakieś rzeczy na obiad i tak dalej, ale nie mamy nawet czasu, żeby zacząć gotować obiad, chociaż kupiliśmy takie rzeczy, żeby to był bardzo, bardzo szybki i prosty posiłek. A teraz... Idziemy na jednego. Znowu wyruszymy do miasta, tym razem w poszukiwaniu już prezentów świątecznych. Co prawda dla nas jest aktualnie... Który dzisiaj jest dziesiąty. No nawet nie któryś nasty. Tak, dzisiaj jest dziesiąty i jeszcze tak naprawdę jest dużo czasu, żeby znaleźć jakieś prezenty i tak dalej. Ale my zawsze mamy to do siebie, że kupujemy na ostatnią chwilę. Tak, zawsze kupujemy na ostatnią chwilę i ogólnie zazwyczaj mamy sporo osób jakby do obdarowania prezentami, więc potrzeba sporo... Kapi ma dużą rodzinę. Oj, i aparat leci super. Więc potrzeba sporo jakichś kreatywnych pomysłów, żeby po prostu każdemu nie dawać tego samego, nie? Więc skoro poruszamy już temat prezentów, to chętnie... Ach, dżentelmen. To chętnie usłyszymy, jakie wy macie prezenty na przykład dla swojego partnera, partnerki, brata, babci, siostry, dziadka. Babci, dziadka, rodziców. Wszystkich. Więc jeżeli macie jakieś fajne, kreatywne, uważacie, że te pomysły są całkiem ciekawe, dajcie znać, może skorzystamy, może skorzystamy. Wy się mnie czasami pytacie, jakie ja mam pomysły na prezenty dla Kacpra, skoro jestem już z nim tak długo i wy też na przykład jesteście z kimś długo i już na przykład kończą wam się pomysły. No ja nie mam za bardzo odpowiedzi na to pytanie, bo tak naprawdę na samym początku związku chyba najłatwiej jest kupować prezenty, które są związane z jakimś tam hobby, zainteresowaniem, ale po czasie już kończą się takie... Ile można tego samego kupować, nie? Ciągle z tej samej tematyki, więc po prostu my na tym etapie staramy się kupować sobie już po prostu bardziej praktyczne prezenty, albo nawet takie dla nas obojga, coś do mieszkania, coś co razem możemy zrobić i używać, więc to jest moja jedyna podpowiedź. Tak, chociaż teraz jest to ciężkie do kupienia, bo wydaje nam się, że jakby nie mamy czegoś, co tak bardzo potrzebujemy teraz do mieszkania, co mogłoby być prezentem wspólnym w jakiś sposób. Kiedyś już dostałam od Kapiego na rocznicę mikser.
więc mikser mamy. I właśnie to są typy prezentów, które my po prostu lubimy. Jasne, czasami dajemy sobie jakąś tam pierdółkę, która po prostu ma ładnie wyglądać, albo nie zbierać być, kurz na tak, przykład, chociażby, albo nie być zbyt użyteczna, no ale przez całe życie taki prezent musi też się trafić, ale właśnie staramy się coś, co jest takie użyteczne raczej. Trochę nam zeszło ogarnięcie się po zakupach, bo jak widać już się ściemniło, chociaż to ściemnianie się teraz to nie jest żadna wykładnia. Dokładnie, to nie jest żadna wykładnia czasu. W każdym razie najwyższa pora poszukać jakiejś inspiracji, tak jak wam mówiliśmy. Chętnie usłyszymy wasze inspiracje, ale my też jedziemy właśnie do sklepów poszukać czegoś, co można kupić naprawdę dla każdego, od najmniejszego do największego, więc wasze pomysły na dole. Teraz. A pierwszą naszą poradnią odnośnie prezentów mamy nadzieję, że będzie Empik. Tutaj fajnie woda spływa z tego klimatyzatora. Wszystko dla każdego. Tak, więc liczymy na to, że tutaj znajdziemy małe co nieco po prostu. Plus naszej cudownej metropolii świnkowskiej jest taki, że ogólnie jest tutaj stosunkowo mało sklepów i no ogólnie nogi nie bolą jak chodzi się po wszystkich sklepach, bo oczywiście jesteśmy przyzwyczajeni do Poznania, bo ja jestem przyzwyczajony do Poznania, tam gdzie się, jak już człowiek się zatopi, to nie wychodzi przez tydzień. No, chyba tak, to był chyba kiedyś nasz rekord, nie? Około 4-5 km zrobiliśmy w centrum handlowym, czy tam w galerii właśnie, ale minus też jest taki, że jak wchodzi się do Empiku, to tutaj są praktycznie same książki i dwie planszówki na krzyż. No, jeżeli chodzi o aktualny czas, to to jest minus, no bo jest jakby mało takich rzeczy do wyboru. A ile można książki kupować? Swojego czasu zawsze kupowałem książki, bo wchodzisz tutaj, bierzesz, dobra, może być ta dzisiaj. Jest prezent, fiszki na przykład, no. A teraz musimy coś kreatywniejszego niestety, więc chyba ewakuujemy się stąd i idziemy gdzie indziej. A teraz do galerii! Yeah! Sklep... Właśnie miałem mówić, sklepem, do którego trafiliśmy jest Reserved i Oksia uparła się, że w tym roku na Wigilię mam mieć koszulę. Tego typu, wiecie, w jakieś wpierniki albo nie wpierniki, albo coś takiego. A do niej? O nie. Czerwony spektrum. O mój Boże, nie. O mój Boże, byś był taki cute. Szczerze, to już wolę przyjść ubrany za nic właściwie. O, nic na sobie, mogę mieć nic podoba. Na sobie. Oczywiście żadnych prezentów dla bliskich nie znaleźliśmy, ale za to wykorzystamy to, że już tutaj jesteśmy. Rozdzielamy się na dwie równe połówki i idziemy do różnych sklepów szukać sobie prezentów. Ja do Oksi... kalendarza. Tak, do kalendarza, bo już nam się skończyły prezenty w kalendarzu, więc musimy dokupić. A few moments later. Pewnie po naszym ostatnim haulu zakupowym myśleliście, że to już nasze ostatnie paczki, ale nie! Nic bardziej mylnego! Dzisiaj przyszły lampki! I jeszcze czekamy na jedną rzecz. I jesteśmy w domu. Przez najbliższy czas będziemy chyba nagrywać zawsze przy zgaszonym świetle, bo jest tak przytulnie. Dzień dobry. Że nie chce nam się zapalać światła, mamy tylko nasze ozdoby i lampki wszystkie pozapalane. Tak, właśnie te lampki dają coś, czego brakowało tej kuchni, czyli właśnie takiej przytulności. Tak, takiego innego światła niż tylko główne. Nad tym jeszcze pracujemy, spokojnie. To jest w naszej głowie. A teraz robimy sobie kolację. Hot dogi, nic świątecznego, ale... Jak to nie? Jak damy tam trochę keczupu, to będzie świąteczny, będzie świąteczny kolor, nie? Wiadomo. Ale ogólnie strasznie dużo czasu minęło, od kiedy my cokolwiek robiliśmy w naszej kuchni. Wiadomo, że czasem robiliśmy jakieś kanapki. Czasem. Codziennie rano robiliśmy kanapki, herbaty i tym podobne, ale mam na myśli teraz takiego wspólnego gotowania, czy tam robienia ciasta, pieczenia pierniczków. No, ale serio, jak teraz to powiedziałeś, to my tutaj nie gotowaliśmy nic od 1 grudnia. No to prawie 2 tygodnie to są. Drugiego wyjechaliśmy, trzeciego nas nie było, czwartego cały dzień też nas nie było, bo wracaliśmy, a potem chodziliśmy do mojej mamy albo jedliśmy coś na szybko. Tak, a wcześniej też nie gotowaliśmy, bo przecież były momenty, że kupowaliśmy rzeczy i ostatecznie nic z nich nie zrobiliśmy. Ale ciągle kupujemy coś na obiad i albo jest zamrożone, albo mama nas woła ostatecznie. No tak. Tada! A po jedzeniu czas na prezencik z kalendarza adwentowego. Dzisiaj jest kolej Kapiego i to jest taka bardziej skromna rzecz niż poprzednie. Słodycz. Słodycz, tak. Ale też fajna. Czekoladowy. Z lodą karmelu. Uwaga. No. Losowanie. Zdecydowanie słodycz. Mhm. Tada! O, hipciok! Dużo razy, chyba z milion razy, jak byliśmy w sklepie i gdzieś widziałem tego typu hipcie, to mówiłem, że babcia mi je kupowała. Tak, jak Kapi był mały. Zawsze,
I dosłownie zawsze to mówię, to tak jakbyśmy, jakbym nigdy Oksi tego nie mówił. Mijamy o, mówię, o, patrz, patrz, widzisz je? Widzisz? Tak, za każdym razem. Babcia mi je kiedyś kupowała. Zawsze tak było. Dziękuję bardzo. Teraz Ludzik. Będzie powrót do dzieciństwa. Gdzieś 20 lat temu. Jezu, jaki stary jesteś. Zatem lepiej to zapamiętałem. Chociaż wy zapewne czekacie, żeby dowiedzieć się, co ostatecznie było w tej paczuszce, którą odbieraliśmy. I proszę bardzo, już pokazuję, to są światełka na naszą choinkę! Yeah. I mało tego, to nie są zwykłe światełka, znaczy to są zwykłe światełka, ale to jest 21 metrów światełek! I po tym opakowaniu totalnie tego nie widać i mam nadzieję, że nie robią nas w bambuku i tam naprawdę jest 21 metrów, jeszcze nie odplątaliśmy ich. Nawet nie wiemy, czy działają. Nawet nie sprawdziliśmy. Jeżeli faktycznie jest tam 21 metrów, to nasza choinka będzie się pięknie świecić. Tak, bo mamy nadzieję, że te 21 metrów to jest wystarczająca ilość i też, że nie przesadziliśmy, bo oczywiście nie mamy za bardzo... No, nie mierzyliśmy obwodu dookoła, tak. To jest oczywiste. Ale bo to są jednak LEDy, nie? To są takie malutkie światełka, więc... No zobaczymy. Będzie okej. Okay. Każdym... Lepiej więcej niż za mało. No dokładnie. Te oto światełka. Mówią o tym, że jutro jest jeden z najważniejszych vlogów we Vlogmasie, czyli ubieranie choinki. Woohoo! W każdym razie z tym oto przepięknym tłem i tym jeszcze piękniejszym tłem żegnamy się w tym Vlogmasie. Fajnie by było, jakbyście coś po sobie zostawili, to wiadomo, jak zwykle mówimy. I też jak zwykle jutro planowo będzie Vlogmas i planowo jutro ubieramy choinkę, wy ubieracie ją razem z nami, więc nie możecie tego przeoczyć. Nie. Kompletnie, kompletnie nie i może będziemy musieli dokupować więcej ozdób na choinkę. Jest taka szansa, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Zobaczymy, więc bye.